Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Wojciech Kukuła, program doradczy Fruit Akademia. Spotykamy się dzisiaj w sadzie jabłoniowym, ale mówić będziemy nie tylko o sadach jabłoniowych. Proszę Państwa, w perspektywie nadchodzących kilku dni prognozy przemawiają za tym, że będziemy mieli do czynienia z okropnymi upałami sięgającymi nawet 34 stopni. Te warunki są niezwykle stresogenne dla roślin i tutaj warto pomyśleć o kilku aspektach. Proszę Państwa, przede wszystkim tam, gdzie macie Państwo nawodnienie, powinniście Państwo je uruchomić z racji tego, że roślina będzie potrzebowała wzmożoną ilość wody. Po co? Po to, żeby się schłodzić. Tak jak my się podczas mega dużych upałów pocimy, tak samo roślina będzie wytranspirowywać bardzo duże ilości wody po to właśnie, żeby schłodzić wszelkiego rodzaju tkanki. Te bardzo duże upały, proszę Państwa, to również zagrożenie dla samych owoców. Wielokrotnie obserwowaliśmy w momencie, kiedy występują wysokie temperatury i wysoka operacja słoneczna, że na owocach pojawiają się swego rodzaju soczewki, uszkodzenia, zbrązowienia. Tego rodzaju uszkodzenia niestety przekreślają nasz plon handlowy. W związku z czym powinniśmy pomyśleć o zabiegach, które będą swego rodzaju łagodziły ten właśnie stres. No i tutaj, proszę Państwa, możemy zacząć od najprostszej metody, a więc obielenia całych tutaj drzew. Do tego celu możemy wykorzystać kilka rozwiązań. Jednym z nich jest zwykła, najprostsza glinka kaolinowa, która spowoduje, że rzeczywiście drzewa będą zabielone, a zabielone drzewo odbija bardzo duże ilości promieni słonecznych, w związku z czym nie dochodzi do przegrzewania tkanek zarówno liści, jak i samych owoców. Taki efekt zabielenia, a jednocześnie ochrony możemy również uzyskać po zastosowaniu produktów kaptanowych. Tutaj w sadzie jesteśmy i przechodząc, robiąc lustrację wcześniej, nie widzieliśmy objawów plam parcha, w związku z czym tutaj zagrożenie będzie małe w tym sadzie z tego tytułu, natomiast w wielu sadach widzimy, że tych objawów jest znacznie więcej. Musimy prowadzić systematycznie ochronę chemiczną ograniczającą występowanie tejże choroby przy użyciu produktów na ten moment kaptanowych. Kaptan, proszę Państwa, jak doskonale Państwo wiecie, również zabiela nam tkanki, w związku z czym też będziemy mieli swego rodzaju efekt pobielenia. Zarówno kaptan, jak i glinkę kaolinową można zastosować w jednym zabiegu. Będziemy mieli jednocześnie ograniczenie tutaj tego stresu związanego z wysoką temperaturą, odbicie promieni słonecznej, jak i ochronę. Dodatkowo, proszę Państwa, jesteśmy na etapie, kiedy te owoce budują swoją masę, swoją wielkość, ale musimy również pamiętać o tym, żeby dostarczyć im produktów wapniowych i krzemowych. Dlaczego? No, odpowiedź jest prosta. Chcemy zbudować ładny, jędrny i twardy owoc przede wszystkim. W związku z czym rzeczywiście ten wapń i krzem będą pozytywnie tutaj się wpisywać w budowę tychże owoców. Przy wysokich temperaturach również obserwujemy często, że na blaszkach liściowych one bledną. Bledną z racji tego, że troszeczkę mniej tego magnezu i potasu do tkanek jest transportowanych. A magnez odpowiada nam tutaj za wysycenie tkanek chlorofilem. W związku z czym też powinniśmy pomyśleć tutaj o magnezie po to, żeby zbudować ten aparat fotosyntetycznie czynny na wysokim poziomie, żeby wzbudzić jego jak najwyższą wydajność. I tutaj, proszę Państwa, mając na uwadze wapń, mając na uwadze magnez i potas, myślę tu o produkcie takim jak NanoActive. NanoActive Forte, który zawiera w tym składzie właśnie te trzy główne składniki, ale również mikroskładniki, które będą rzeczywiście wpływały na poprawę wydajności tych liści i też swego rodzaju łagodzenie stresów. NanoActive można pomieszać z wcześniej wspomnianą glinką kaolinową i z kaptanem i uzyskać dodatkowo, tak jak już powiedziałem, ten efekt kumulatywny. Dodatkowo, proszę Państwa, wspomniałem o krzemie i krzem tutaj z jednej strony będzie nam poprawiał tą jędrność owoców, ale z drugiej strony on również jest zaangażowany w wydajność aparatu fotosyntetycznie czynnego, w produkcję chlorofilu i ograniczenie też stresów związanych z wysokimi temperaturami. Więc pamiętajmy również, że do tej mieszanki wspomnianej wcześniej jak najbardziej krzem możemy dołączyć.
No i ostatnim produktem, który jest najbardziej, bym powiedział, taki łagodzący te stresy, jest produkt aminokwasowy, który również możemy do tej mieszanki spokojnie dołączyć. Jest to produkt Naturamin WSP, który zawiera w tym składzie 80% wolnych aminokwasów, głównie seryna i prolina, a przede wszystkim seryna będzie wpływała na to, że będą powstawać substancje antystresowe w roślinie, w związku z czym będziemy również działać w ten sposób odstresowująco de facto na tkanki roślinne, które są narażone, na wystawione na działanie tutaj promieni słonecznych. Czyli na najbliższy czas, proszę Państwa, warto by było w sadach jabłoniowych zastosować właśnie taki zabieg combo, które będzie łączył jednocześnie w sobie ochronę przed parchem jabłoni, będzie ograniczał, bielił nam tkanki i będzie dostarczał ważnych składników, mikro i makroskładników, które będą poprawiać wydajność zarówno blaszki liściowej, jak i będą wpływać na poprawę jakości samego owocu. To tyle, jeżeli chodzi o nawożenie w uprawach jabłoni. Zabiegi z kaptanem, glinką kaolinową, nanoaktywem i krzemem można również wykorzystać w uprawie gruszy. Tam zależy nam również na zastosowaniu tego bielenia drzew, na uzyskaniu tego efektu, po to, żeby de facto zniechęcać miodówkę, która będzie latać, będzie składać jaja i będzie nam niezwykle mocno dokuczać. W uprawach pozostałych, czereśni chociażby, no tutaj już nie będziemy, zwłaszcza w tych odmianach, które są zbierane, już nie będziemy stosować tego efektu zabielania. No tutaj wystarczą nam zwykłe produkty wapniowe, na przykład Frutceam, rówczan wapnia połączony z krzemianem, które będą nam budować jakość owocu i też w pewien sposób działać antystresowo. Dodatkowo, jeżeli zastosujemy Naturamin WSP, aminokwasy wolne, uzyskamy ten efekt odstresowania roślin i pobudzenia wzrostu wigoru tych roślin, uzyskania większej jakości, większego kalibru tychże owoców. Nie stosujemy zabielania z racji tego, że no zabielone owoce czereśni tracą swoją wartość handlową, w związku z czym unikamy tutaj wapien bądź innego rodzaju środków, które będą no psuły nam tą jakość tych owoców. I to tyle, jeżeli chodzi o gatunki ziarkowe i pestkowe w ujęciu tych najbliższych kilku dni. Pamiętajcie Państwo o tym, że rośliny, tak jak my, są niestety, nawet bardziej niż my, są niestety narażone na działanie tego słońca, tych upałów, bo stoją w miejscu, one się nie ruszają. Jedynie czym możemy im pomóc, to właśnie poprzez odżywienie, poprzez zastosowanie odpowiedniego rodzaju biostymulacji i nawodnienia, i to na najbliższe kilka dni rzeczywiście będzie tym aspektem, który powinniście mieć na uwadze. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za dzisiejszy dzień. Zapraszam do śledzenia naszej aktywności zarówno na stronie www.frutakademia, jak i na nasz fanpage na Facebooku. Tyle na dzisiaj, dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki.